Witajcie serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie z serii Q&A, więc opowiem troszeczkę o sobie, czy o samej w ogóle stacji zdrowia. Także serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Tu stacja zdrowia. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem Przemysław Karolkiewicz i jestem chociażby między innymi wielokrotnie nagradzany za najlepszego terapeuta województwa pomorskiego, czy również zająłem drugie miejsce w Polsce jako najlepszy terapeuta oraz zająłem piąte miejsce na Mistrzostwach Europy. Także tutaj jeżeli chodzi o moją taką skromną osobę, to jestem 8 lat w swoim zawodzie jako terapeuta manualny, jako masażysta, więc tutaj mam nadzieję, że będę tutaj z Wami się mógł dzielić swoją wiedzą. I dlatego właśnie też tutaj poprzez swoją wiedzę z zakresu fizjoterapii, masażu czy różnych form terapii manualnych chcę właśnie się tą swoją wiedzą z Wami dzielić. Bo wiem, że warto jest świadomie podejść do zdrowia w sposób prosty, w sposób łatwy i w sumie w sposób też przyjemny. Tak na dobrą sprawę, wcześniej już troszeczkę powiedziałem odnośnie tego celu. Kanał powstał już rok temu? Około roku temu, tak, więc prężnie się rozwijamy, natomiast sam zamysł stworzenia tego kanału powstał dzięki temu, że pracuję z naprawdę wieloma osobami, które cierpią na wiele problemów, mają wiele dolegliwości i wiem, że nie zawsze każdy z Was chce praktykować pewne ćwiczenia w swoim domu. Nawet kiedy chcecie ćwiczyć w swoim domu jakieś ćwiczenia, zazwyczaj nie macie odpowiednich propozycji ćwiczeń, ponieważ ktoś mógł Wam ich nie dać. Czy to lekarz, czy to właśnie jakiś fizjoterapeuta, czy osoba, która zajmuje się dawaniem chociażby ćwiczeń, czy właśnie lekarz rehabilitacji, czy trener personalny. Dlatego też taką właśnie moim bądź naszym zamysłem stworzenia tego kanału jest przede wszystkim to, aby pokazywane ćwiczenia przez nas były łatwe, mało skomplikowane i żeby, mam nadzieję, że większość z Was i coraz większa rzesza z Was mogła je śmiało wykonywać u siebie w domu. Ponieważ tak na dobrą sprawę dzięki temu będziemy na pewno zdrowsi. Bo nawet jest taki cytat, że ruch to zdrowie. Tylko tyle, że nie każdy ruch jest zdrowy, tylko ten, który jest tak zwany indywidualnie dobrany do potrzeb naszego ciała, do potrzeb naszego organizmu. Jeżeli chodzi tutaj o Patronite, to rozszerzymy sobie temat, więc bardziej szerzej opowiem w następnym odcinku, ponieważ przyszły odcinek będzie poświęcony właśnie w głównej mierze odnośnie Patronite, po co to jest, na co to jest i czemu się też zdecydowaliśmy. Czy aktywność fizyczna wydłuża życie? Na pewno nie skraca, pod warunkiem, że wykonujemy sporty w bezpiecznych warunkach. Natomiast poważniej, sport czy aktywność w ogóle fizyczna jest jak najbardziej wskazana. Ja się może odniosę się do czegoś takiego, że my jako ludzie zostaliśmy przede wszystkim stworzeni do ruchu i odwołam się do naszych prehistorycznych braci, którzy już od samego początku, do prehistorycznych ludzi, którzy byli cały czas aktywni. Porównując to z takim właśnie naszym już dzisiejszym czasem, czasami współczesnym światem, jest tak, że coraz większa niestety ilość ludzi ma bardzo taką statyczną pracę, czy to właśnie praca w korporacji, bądź praca fizyczna typu tynkarz, płytkarz,
gdzie niekoniecznie forma wykonywanych prac jest pozytywnie wpływająca na nasze ciało. Koniec końców, zmierzam do tego, że każda grupa, niezależnie od branży, niezależnie od wieku, powinna mniej czy więcej po prostu się ruszać. Ruch to zdrowie, natomiast ruch indywidualnie dobrany, jeżeli chodzi o indywidualnie dobrane jednostki, czy treningowe, ilości powtórzeń, czy samą intensywność, tak na dobrą sprawę to, co my pokazujemy dla Was tutaj w materiałach wideo, sądzę, że nie są to zbyt ciężkie ćwiczenia, natomiast są to właśnie takie ćwiczenia, gdzie poprzez aktywację pewnych grup mięśniowych jesteśmy w stanie ograniczyć przyczyny, więc w konsekwencji skutki tych późniejszych bóli. A moi drodzy, nic nie jest lepszego, aniżeli zapobieganie, aniżeli leczenie. Myślę, że to tutaj właśnie też to jest tak zwana stara prawda, gdzie nasze babcie, nasze mamy zawsze się odwoływały, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I to jest tak na dobrą sprawę bardzo darmowa opcja, aby nie musieć brać czyli leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych. Kiedy będziemy się zajmować przyczynami, czyli jakiś mały trucht, jakiś spacer, czy kilka ćwiczeń, nie wiem, na brzusz, na brzuch, na uda, to na pewno nam nie zaszkodzi, a może po prostu nam pomóc. Więc czy wydłuży życie? To w sumie jeszcze nie wiadomo, bo nie ma chyba jeszcze aż takich badań, bądź się nie dokopałem jeszcze do takich badań naukowych. Natomiast na pewno nam nie skróci życia, ale nam na pewno poprawi jakość tego życia, więc warto to robić. I jeżeli chodzi o to, kto tworzy, to tak na dobrą sprawę jesteśmy dwuosobową jednostką do tworzenia tego kanału, więc mnie już na samym wstępie poznaliście. Drugą osobą jest mój najlepszy, myślę, że przyjaciel, Damian, który tutaj ma zadanie odpowiadać za sferę techniczną, czyli chociażby za składanie tych materiałów, za obróbkę, chociażby oświetlenia i audiowizualną. I myślę, że na ten moment wychodzi mu to bardzo dobrze, ale będziemy się starać wraz z rozwojem tego kanału, aby nasze materiały wyglądały jeszcze lepiej. No przede wszystkim musimy pójść na studia. Musimy się przede wszystkim interesować sferą jak biologia, czy biologia komórkowa, anatomia, czy przede wszystkim musimy mieć w sobie empatię do drugiego człowieka i cierpliwość. Ale przede wszystkim pójść na odpowiednie studia, jeżeli chodzi o samą fizjoterapię, ukończyć 5 lat, takich właśnie studiów, które nie są zbyt łatwe. Natomiast jeżeli gdzieś bardzo pragniemy pracować z drugim człowiekiem, aby jemu pomagać w trudach, w problemach pod kątem zdrowia, to jak najbardziej są to bardzo dobre studia do wyboru. Więc jeżeli przykładowo ktoś z Was, kto aktualnie tutaj nas ogląda, zanosi się z zamiarem pójścia na studia fizjoterapii bądź na technika masażystę i nie wie co wybrać, to tak na dobrą sprawę zarówno technik masażysta czy fizjoterapeuta będzie i tak bardzo dobrą ścieżką kariery. Tylko najważniejsze, trzeba chcieć to robić i trzeba lubić to robić. Tak? Więc jeżeli idziemy z musu, bo ktoś kazał, to nam to nie wyjdzie. Musimy lubić to robić. Moi drodzy, więc jeżeli chodzi o próbę kontaktu z nami, to możecie poprzez naszego Instagrama do nas napisać, bądź również na naszego maila. Mam nadzieję, że tutaj mój przyjaciel Damian zaraz tutaj wrzuci adres mailowy, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to my zawsze jesteśmy od tego, aby Wam postarać się pomóc. Najczęściej, jak tak gdzieś wertuję w swojej pamięci, to
dość często spotykam osoby, które mają problemy z obszarem odcinka lędźwiowo-krzyżowego, czyli chociażby dyskopatie, kręgozmyki, wypukliny, czyli nic innego, pochodne rwy kulszowej, czyli gdzie ciągnie oczywiście nas do nogi, do kolana bądź do stopy. To są bardzo częste przypadki i tak na dobrą sprawę jest to spotykane przeze mnie już w różnych kategoriach wiekowych, więc czy 25-letnie osoby, czy 30-letnie, czy 40-letnie i dalej. Natomiast bardzo dużo, ogrom naprawdę osób, z którymi się spotykam, ma problemy trzewne, czyli chociażby bardzo dużo jest osób, które przychodzą z niestrawnością, ze zgagami, bądź z problemami w obszarze jelit typu IBS, czyli jelito drażliwe. I koniec końców to też prowadzi chociażby do zaburzeń w obszarze głowy, czyli chociażby zawroty właśnie głowy, bóle głowy, stany migrenowe. Z tym w sumie tak najczęściej się spotykam i najczęściej również drętwiące palce u dłoni. To jeżeli miałbym akurat to wymienić tak na szybko. Jest takich chyba najbardziej, najczęściej statystycznie osób. Tak na dobrą sprawę można tego typu sprzęty do naprawy siebie można dostać w wielu sklepach internetowych. Nie będę tutaj mówił nazwami danych firm, natomiast jeżeli będziecie wpisywać odpowiednie hasła, to na pewno wasz internet wam podpowie, który sklep ma najlepszą propozycję oraz najlepszą cenę danych urządzeń do ćwiczeń, typu piłeczka, czy taśma do ćwiczeń, taśma, czy guma oporowa, bądź w sklepach stacjonarnych typu takich sportowych, tak? Więc jak najbardziej w tego typu sklepach możecie sobie szukać. I to, co my tak na dobrą sprawę używamy, to też ja wam proponuję, ponieważ to nie jest z takim zbyt dużym nakładem finansowym, więc myślę, że większość z was będzie mogła z takich sprzętów sama w domu korzystać. Planów mamy dużo, jeżeli chodzi o same materiały czy serie. Myślę, że w nowym roku powstanie ich jeszcze kilka. Natomiast naszym głównym celem, myślę tak na przyszły rok, jest aby wbić myślą, że już na samym początku następnego roku liczbę 1000 osób subskrybujących nasz kanał i aby ta liczba osób, która z was będzie nas oglądała, żeby też się również prężnie rozwijała, ponieważ dzięki temu też nasz kanał będzie mógł się oczywiście rozwijać, a to wspomoże nas przy tworzeniu, myślę, tych planów, które mamy w głowie i że my będziemy o wiele bliżej ich realizacji i myślę, że to też będą takie plany, gdzie będziemy mogli się z wami na żywo częściej widzieć. Natomiast ku temu potrzebujemy osiągnąć pewne swoje pierwsze plany, więc mam nadzieję, że pomożecie nam, aby osiągnąć jak najszybciej liczbę 1000 subskrypcji. No i z tej racji, że ten odcinek zostanie wyemitowany tuż przed samymi świętami, jako Stacja Zdrowie chcielibyśmy wam życzyć ogromu zdrowia w nadchodzącym roku, jeszcze więcej motywacji do działania, do aktywizowania siebie, do uspokajania swojej mentalności, aby mieć mniej kortyzolu, więcej dopaminy, więcej hormonów szczęścia, mniej hormonów stresu. Tego jako Stacja Zdrowie wam życzymy, a my w następnych odcinkach wam na pewno w tym pomożemy. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować, dać kciuka do góry oraz oglądać następnych materiałów, ponieważ w przyszłym roku też będziemy z wami.